Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. No i teraz dół, góra. Dobrze, więc co ostatnio zrobiliśmy? Chyba Hubbard mamy wystuprocentowany. Może sprawdzę. Żeby nie było. Tak, 100% complete. Znalazłem to Frozen Altars, żeby po prostu zacząć od tego pierwszego poziomu. Chyba to będzie to? Chyba tak. Tak. No proszę, no easy. To było łatwiejsze niż sądziłem. Aha, bo wtedy w tamtym poziomie zebrałem 3 klejnoty. Dobra. Spoko. Welcome to Frozen Altars, Spyro. On behalf of the Ice Fairies, I want to grant you a special power for as long as you stay in our world. Więc na potrzeby tego świata mamy osobną umiejętność. Szkoda tylko, że tylko w tym świecie jest ona możliwa, czyli lodowy oddech. To jest pierwszy raz, kiedy lodowy oddech zagościł tak stuprocentowo. Bez, że tak powiem. Nie. Nie kończenia się. No a później już został na przykład w Spyro, nie wiem, Enter the Dragon tutaj na przykład. Dobra, pogadajmy z tym gościem. Chociaż nie. Some bear sold us a laser defense system to protect us from Rhinox, but with these flippers I can't even turn it on. You'd have no trouble using it though. Just walk inside. When you're done, press the triangle button and you'll walk back out. To czemuś ty tego nie zrobił? Aha, ty nie masz kontrolera. Chłe. To tak, ja bardzo przepraszam, ale co ja zrobił właściwie? Aha. No bucha. Mam sobie drogę odgradzać. Sprytne. Sprytne. Swoją drogą to jest chyba mój ulubiony poziom z tej części gry. Znaczy, nie jest, że w ogóle z całej gry, tylko po prostu w tym Hub Worldzie konkretnym. Drugim będzie chyba Fireworks Factory, bo po prostu ładnie wygląda. A ten i ładnie wygląda i według mnie jest bardzo ładnie zrobiony też. Bardzo dobrze zrobiony. Eustace and I were having a snowman building competition when the sorceress brought them to life with a spell. Since then they've been stomping around building ice walls and generally causing trouble. O nie, bałwanki się rozgrom. Ja dziękuję. Nie, ja to was rozwalę wszystkich. Papa. Mam tu roztapiać cokolwiek? Chyba nie. Ale wybacz gościa, ale użyję cię jako moje podpórki. Dzięki. Jesteś bardzo pomocny. Jak zawsze. Zawsze do usług. No nie pykło. No pykło. Dobra, ile klejnotów? Ja nie mogę. Kurde, bogactwo. Swoją drogą było E3, to znaczy nadal jest E3 i jeszcze nie było konferencji Ubisoftu, znaczy jak ja to nagrałem, to jeszcze nie było konferencji Ubisoftu, ale bardzo, ale to bardzo czekam na ogłoszenie nowego Raymana. Uratowaliśmy Cecila. Jeżeli oczywiście będzie nowy Rayman, byłoby fajnie, ale nie, że to jest, wiecie, dodatek do Rayman Adventures. Bardziej bym wolał, gdyby był, wiecie, gdyby ogłosili, że Rayman Adventures port na konsolę i na peceta. To było świetne. Ale Rayman Adventures na... Znaczy, ale Rayman 4 byłaby rzeczą jeszcze lepszą. Ale z Rayman Adventures jakoś bym się jeszcze ucieszył. Też. Rayman to Rayman. It would be easy to get up to that treasure if you had something to stand on. Na przykład ciebie. Tak.
Po prostu no, fajnie było pograć w Rayman, a że nie mam dostępu do Rayman Adventures, to... Swoją drogą to dużo ludzi nie ma... Tak obiektywnie patrząc, to dużo ludzi nie ma dostępu do takich nowych telefonów, bo po prostu na przykład ich nie stać. To też jest moją takim, że tak powiem, moim takim problemem. Po prostu mnie nie stać na nowego na jakiś świecie nowy smartphone albo tablet. No i po prostu no, nie mam możliwości w najwyższym świecie zagrać w Raymana Adventures. No i port na konsolę dla takich ludzi i też dla mnie byłby najlepszą decyzją Ubisoftu od dekad. Od czasu Raymana 3. Dobra, więc chyba sobie pójdę tutaj. Od razu do tego bonusowego poziomu. O nie, czy jestem pod nią? Ah, Spyro. I've just received word from my little brother. He appears to be having some trouble with a Yeti. Innymi słowem, Street Fighter. Fat Dom Yeti took my ball! I told him to give it back or you'd kick his lousy butt, but he wouldn't listen. I knew you'd do it! Go and show him not to mess with us. Remember to block his eye punches and hit him low when he tries to block. Nie jestem w tym dobry, nie jestem w tym dobry. Po prostu zwykle zamykam oczy, uderzam jakieś randomowe przyciski i modlę się, żeby się udało. Bo kiedy się staram, to wychodzi marnie. Nie umiem w boxing. Są pewne krótkie animacje, kiedy ja się tutaj jeszcze mogę poruszać dodatkowo, co jest fajne. Dobra. Po prostu teraz zamknąłem oczy i klikam X. Klikam X, mam nadzieję, że mi się uda. Że założę się, że nie. Gatemet. Nie umiem. Nie, tak bardzo nie umiem. Bo jeszcze się mogę tak na boki poruszać. Dobra. Spróbuję. Jak zawodowy Lester teraz. Czyli na zmianę teraz. Ej, dlaczego nie trafiłem w niego? Oh my god, wygrałem! Showed him. Hey, wait a minute, this isn't my ball. Oops. Oszukał się. Haha, frajer. Uratowaliśmy Alego. Ala. Hehe, Ratchet i Clank. You should go back and kick his butt again. Make him give me my ball back. O kurde. Ha? Trzy rundy. Dobra, no to jedziemy ze starą taktyką. Czyli na zmianę jedziemy. Musimy tak przywalić sobie nawzajem. Ale dzieci, nie bijcie się. To nie jest powód, żeby załatwiać problemy. Przemoc to nie jest wyjście jedyne. Jeszcze może być zastraszanie? Nie, ale na serio. Skupcie się, nie wiem, jakimś racjonalnym przemyśleniu sytuacji i rozwiązaniu wszystkiego nie w sposób siłowy. Dobra, daję radę! O kurde, wymyśliłem sposób.
prostu na zmianę. A jak się... Aha, jak się skończy czas, to po prostu wybierają zwycięzcę, który ma więcej HP. Only two more rounds to go. You're doing great. Thanks, man. Fajne jest to, że też nie do końca się to HP odnawia, ponieważ to było chamskie troszkę. Znaczy, byłoby fair, ale... ale no... No, przecież my tutaj nie walczymy fair. Są ciosy poniżej pasa, więc... Ciekawe, czy jakby padł wcześniej, to bym wygrał wcześniej. To było śmieszne. Chyba. Nice! Skill. Hey! This isn't my ball! It's just another stupid egg! Ha, czyli po prostu jak wygram wcześniej niż w trzech rundach, to wygrywam od razu. No, chociaż właściwie wygrałem dwie rundy, więc... Trzecia by nie była w ogóle... Nie miałaby sensu. Wracowaliśmy Rico! Nice. Tym razem nie odzyskamy twojej żadnej piłki. Dobra. Skill point. Ciekawe, na czym ten skill point polegał. Powinien na tym, żeby wygrać dwie rundy pod rząd, znając życie. Dobra, teraz musimy oczywiście rozwalić naszego bałwanka. Ale widzieliście jego animację, przynajmniej jak nas wyrzuca. Animacja jest nawet śmieszna, przyznam. Nie wiem. Chciałem coś powiedzieć śmiesznie. Animowałbym. O! Animowałbym, to było fajne. To jest chyba odpowiednia rzecz, jaką można powiedzieć. Dobra, już mamy żółtą Spark znowu. Nie żaden rasizm. No i znowu jest ten typ tutaj. Musimy znowu mu zapłacić, tylko po to, żeby wykonać jakieś cholerne zadanie. Chociaż w sumie. Tak by się nie dało po prostu jakoś. Nie da się to w żaden sposób wleć, jakby się ktoś chciał. No kurde. Dobra. Say, Spyro, you're a sports fan, aren't you? As you probably know, Frozen Altars is the birthplace of the great sport of cat hockey. Today's match is sold out, of course, but I just happen to have a spare ticket that I'll sell you for, say, a teensy weensy marker. Head on in, Spyro. It should be a thrilling match. In fact, I've even placed a little wager on the Rhinoc team. Let's just hope the local team doesn't have any last-minute accidents. Spokojnie, sprawię, żeby przegrali. Rhinoki, rzecz jasna. Chłe, chłe. Znienawidzisz mnie. Ale ja już cię znienawidziłem dawno. Tak mniej więcej od Spyro 2. Czyli, zaraz, ja grałem w Spyro 2 chyba jak miałem jakieś, nie wiem, 4 lata? Chyba coś w tym stylu. Więc teraz mam 16, więc tak od 14 lat cię nienawidzę. To jest dopiero hejt. Dobra, jak chyba teraz muszę iść... Tym. I mamy jajko! I uratowaliśmy Jaspera, prawie jak Kacpera. Dobra, jak się pies zachowuje prawie. Właśnie z Rympam poliłem, bo tam nie otworzyłem sobie przejścia, ale dobra. Tam o. Więc muszę to przejść. Przejść. Hop, hop, hop. Zauważyłem właśnie, że muszę znowu tu wejść. Tym sposobem, bo tam ominąłem klejnoty. Chłe, chłe.
A później bym łaził i szukał, kurde, gdzie ja zostawiłem te dwa klejnoty? Gdzie ja zostawiłem te dwa klejnoty? No już do jasnej cholery, gdzie ja zostawiłem te dwa klejnoty? Dupsko, żeś zostawił te dwa klejnoty. Dobra, teraz tutaj. I nie myślę, co musimy jeszcze zrobić. Chyba tylko się zająć tymi kocimi igrzyskami. O nie! I challenged a Rhynoc to a traditional game of cat hockey, but I think I sprained my flipper during training. Would you mind taking my place? Nie. Great. Freeze the cats and push them into my goal to score. Ej, no to już jest nieładne. Jestem pewien, że jak się nazywało organizacja, która robi, która sprawia, że która nie chce, żeby się tym zwierzętom dała, działa krzywda. Pets, czy jakoś tak? Nie do końca wiem. Ja skoram więcej punktów. Skoram więcej punktów. Just do it. Nice. Nie. Jak już tu wychodzisz, to tu siedź. Mam przewagę. A nawet się tamtym gościem nie zajmuje, to jest świetne. I znając, że się pewnie jeszcze będę musiał... O. Well done. I think you deserve to keep the Champions Cup. Ten seksowny głos po prostu jest epicki. Będę musiał chyba tak gadać już zawsze, żeby nie czuć się gorszym. No to weźmy Bacha. Co? A, okej. To jest ostatnie? Melt the snowman. We got to build a snowman. Raczej melt the snowman. Dobra. Zaraz. Thanks for helping out, Spyro. Why don't you take this? The Rhynocs were trying to fry it with a laser, but you stopped them just in time. GG. No to weźmy Janę, prawie jak Gianę. Nice. No i teraz, moi kochani, powiedzcie mi, gdzie ja zostawiłem klejnot. Gdzieś chyba w tej świątyni. Dobra, więc się po prostu przejdę po całym poziomie i będę ich szukał. To tak jakby Sparks nie ogarniała życia. Nie ogarniał życia. Ech. Przez całe dzieciństwo myślałem, że to jest samica. 600 na 600. Nice! Level complete. Możemy chyba iść. 19 minut. Nie ma szans na jakiś inny poziom do zrobienia. Ale nie, no ten wykrywacz Sparks jest epicki. Może jest tu jakiś speedway? Lost Fleet. To jest speedway? Nie. To jest speedway. Honey speedway. No to sobie poprzechodzimy speedway i chyba zakończymy ten odcinek. Po prostu. Nie pamiętam, jak on tutaj jest. To jest mój chyba najbardziej nieulubiony speedway. Co ja?
Dobra. On tu nam opisuje, jak jest najłatwiejszy sposób na pokonanie tego challenge'a, ale przecież to gra nam sama pokazuje, jak to zrobić. GG. I teraz oczywiście przez ule trzeba przelecieć. O Boże, muszę przelecieć przez ule. To bardzo, bardzo, bardzo źle zabrzmiało. Muszę przelecieć ule. O, Hunter. Dobra, no i teraz pszczoły trzeba powyganiać. Boże. Ten odgłos po prostu, jakbym, nie wiem, klapsa komuś dawał, czy co. Jakieś damy. Dobra. No i rzekomo teraz mi powinno wystarczyć czasu, żeby spokojnie rozwalić tych miśków. Ale jako już ja nie ufam nikomu, to oczywiście muszę zrobić po swojej. To tak jest po prostu szybciej. Nice, dziękuję bardzo. Powinna być tutaj taka animacja jak w Spyro 1, że tak lecimy do góry. To było w Spyro 1? Nie pamiętam. Jupi! Zdobyliśmy jajo. I uratowaliśmy Chrisa Thorndike'a. Wow, Chris, zmieniłeś się trochę. No to chyba Raise the Bumblebees. Tak swoją drogą to chyba Bumblebee, to bodajże to jest szerszeń. Jak nie pszczoła. Dobra. Postaram się lecieć. I wygrać to. Rzecz jasna. Na ile umiem, na tyle się postaram. No i teraz tu. Jakby jakieś skróty były, to było fajne. Ty sobie zwolnij. A ja wykorzystam to, że zwolnij. Tak. Nadal jest ten dźwięk, Boże. Boże, Boże, Boże. Pyk, pyk, pyk. Najlepsze jest to, że nasi oponenci nie mogą wziąć tego upgrade'a z rakietą. Nie mogą nas zestrzelić. Chłe, chłe. Może i jest to trochę nie fair, ale nie wiem jak dalej, ja nie narzekam. Pszczółko, nie zostawiaj mnie. Ten dźwięk po prostu mnie rozbieraja po prostu. No comment. Dobra, teraz tylko tą ostatnią złapać. Okej, zwolniłem ją. Jesteś zwolniona! Nie pozwolę ci wygrać. Po raz pierwszy, już znaczy po raz drugi. W sumie to nie wiem ile razy przeszedłem Spyro 3. Pewnie mało, pewnie mniej niż Spyro 2. Zapewne, bo no już dużo razy to mówiłem, że Spyro 2 przeszedłem po prostu miliony razy. Spyro 3 niekoniecznie, no tak 3-4 może na 100%, ale nie więcej.
Jak teraz przelecieć i sobie skrót zrobić. Trzymam tą rakietę na wszelki wypadek, gdyby nagle towca nie użyła jakiegoś super... owca. Ta pszczoła nie użyła jakiegoś super duper boosta, który by mnie zmiażdżyła. Dlaczego to musi być aż tak długie? Leć pszczółko, leć. Do it. No i dziękuję bardzo, właśnie wygrałem. No i teraz wystarczy tylko Hunterowi pomóc. GG, dziękuję bardzo, uratowaliśmy Henryka. Przez chwilę chciałem powiedzieć Henryka. Wybierzmy sobie Time Attack, bo to jest najłatwiejsze, żeby znaleźć tu Huntera. Ale ten dźwięk jest epicki, przyznam. Dobra, i teraz gdzie jest Hunter? To może się w Gengara zmienił chyba. Zły komut. Tu? Nie. Tu? Tu. Look out, Spyro! There's a really big sheep UFO around here, and it's trying to get me! I snatched up a dragon egg it was trying to abduct, and now it wants revenge! You wait here. I'll lure the UFO down the river of honey. Okay, here I go. Here I go! Gotcha! No i teraz musimy uciekać przed UFO. To nie jest zbyt proste. Znaczy proste może jest, ale musimy po prostu nie dać się... Nie możemy się zbliżyć do niego nawet. A za każdym razem, kiedy w coś pieprzniemy, to od razu się przybliża do nas. Nie jestem za dobry w tym challenge, okej? Dobra, wiecie, teraz cofnięcie w czasie, te sprawy, back to the past. Aha, ja nie mogę się maksymalnie w prawo. Spoko. A kurde, taka rzeka miodu, ale bym sobie herbat zrobił. A w sumie herbata z miodem. Z mlekiem i z cytryną. O Boże, jakie kombo. Jadłbym. Piłbym. No się chyba coraz niżej jest? Tak mi się wydaje. Ohe. Nobody outraces a cheetah. And look, I didn't even drop the egg. Nice, ale nie mogłeś mi tego jajka dać od razu? Uratowaliśmy Nori. Ale na serio, nie mogłeś mi tego jajka dać od razu? Ja, ty byś sobie po prostu uciekał, a ja bym robił swoje. Nie marnowałbym czasu. I was having fun watching. Dzięki, Spax. Ale kolejny poziom wystuprocentowany. Oczywiście, bardzo fajnie. 91 jaj. Świetnie. Chcę zobaczyć tak na 100%, czy mam wszystko na 100%. Tylko tu nie mam te. Ziomy, ale to tylko tyle. No i to chyba będzie tyle, ludzie, na ten odcinek, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!